Jeroni Ogórski, ale także legnicki pani Ewa Kutyk. Nagrasowa. Pozwolicie Państwo, że będę zerkać. Nie chciałabym niczego przeoczyć z tego, co przygotowałam. Szanowni Państwo, dziękuję, że mogę tutaj być, że mogę uczestniczyć w czymś, co na pewno przejdzie do historii. Bo to, że przejdzie, jestem tego pewna. To, że początek jest w ruchu społecznym, którego nazwa odzwierciedla nastroje Polaków, wróży nam tylko dobrze. Wierzę, że od tego zacznie się olbrzymia zmiana w Polsce. My nie chcemy siadać do okrągłego stołu. My nie chcemy kupczyć. My nie chcemy zabezpieczać własnych interesów. My chcemy po prostu Polskę zmienić tak, żeby była i służyła nam wszystkim. My nie chcemy słyszeć haseł. Panowie, policzmy nasze głosy. Rozumiem. My się nie boimy, nie kalkulujemy. My chcemy Polski silnej, nieskorumpowanej, takiej, dla której władza pokazuje twarz. A nie plecy, do których mówić się nie da. Tyle. Bo to, że rząd stoi do obywatela tyłem, to my to widzimy. No jestem. To, dopóki się nie zjednoczymy, nie weźmiemy odpowiedzialności we własne ręce, to władza ma nam jeszcze coś do pokazania. Coś poniżej pleców. To, czy będziemy na to patrzeć, czy wymierzymy w ten cel porządnego kopniaka, zależy jedynie od nas. Nam Polska nie spadła z nieba. Nam ją przekazano do dalszego kształtowania, pielęgnowania i oddania kolejnym pokoleniom. Nie możemy udawać, że wystarczy pamiętać o tych, co za nią polegli, bo oni nie po to ginęli. My mamy obowiązek doskonalić ją. A co się dzieje? Na naszych oczach i za naszym przyzwoleniem Polska słabnie. Zarówno w naszych oczach świata, jak i w naszych. Polski system sprawiedliwości wypędza Polaków w poczucie bezsilności i bezprawia. Co z tego, że są budynki? Co z tego, że są urzędnicy? Jak nie ma jakości? Liczne umorzenia, długie procesy, kuriozalne wyroki to nie są odosobnione przypadki. Widzimy też czołowych polityków, którzy tworząc układy chcą zachować wpływy kupczą Polską. Oglądamy to na co dzień i już chyba nawet się do tego przyzwyczailiśmy. Bo kto to zmieni? Co ja mogę? Razem to zmienimy, bo razem możemy zrobić, na tyle się zjednoczyć, żeby ten plugawy porządek zburzyć. Pracując w opiece zdrowotnej widzę, jak wielu Judynów chce zmian. To nie jest tak, że wszyscy mają głębokie kieszenie i tkwią w jakichś układach. Tylko, że w obecnym stanie wygląda na to, że Judyn to frajer. Widać, czym jeździ, jak mieszka. Na tym cierpi najsłabszy, sam pacjent. Leży cały system. I tu nie ma na co czekać, bo najważniejsze jest zdrowie i życie ludzkie. Nikt nie chce dostrzec, jak jedna z najliczniejszych grup zawodowych topnieje. Średni wiek polskiej pielęgniarki w Polsce to jest blisko 50 lat. My je kształcimy. Świat zatrudnia. Nie jesteśmy zatem wyrobnikami? Związki zawodowe, stowarzyszenia, politycy, oczywiście ci, którzy się nie boją, powinni dziś tu zawiązać taką siłę,